dzisiejszym odcinku sekretnie schowałem się na customie dla sezonu 4. Wszystko polega na tym, że będziemy mogli używać tylko i wyłącznie nowej klasy broni, która została dodana, czyli Evochrom, oraz będziemy mogli używać tylko i wyłącznie skinów z tego sezonu. Czy Eweli uda się odgadnąć, kim jestem, a czy mi uda się wygrać? Oglądajcie do samego końca. Jaki mam plan na ten odcinek? Słuchajcie, plan jest taki, że polecimy sobie dokładnie w to miejsce, ponieważ jest tutaj bardzo dużo lutu i jest tutaj chrom. I co ciekawe, dzisiaj Ewela mnie słyszy, więc potem będzie mogła trochę odgadnąć, którym skinem jestem ja. Także Ewela, co u ciebie? Czy ty już obserwujesz? Ja właśnie wyskoczyłam z busa, zlatuję i zbieram sobie macy, żeby się podłożyć i dopiero będę obserwować. Także na razie jeszcze nie obserwuję. Ja tak szczerze miałem lecieć w to miejsce, ale tam leci tyle ludzi, że to jest jakiś hicior. I wleciałem na jakieś totalne... No, sami sobie dokończcie. I widzowie, słuchajcie, jaki jest plan na to wszystko? W tym customie możemy używać tylko i wyłącznie broni z tego sezonu. Chodzi o nowo dodane, czyli o Evochrom. Czyli możemy mieć shotguna, możemy mieć emeczkę i tak naprawdę to wszystko. No i oczywiście wszyscy mogą używać tylko skinów z tego sezonu, a moim zadaniem jest odgadnięcie, jakiego skina wybrał Rafał. Raczej mi się to udaje, więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku też się tak stanie, chociaż ostatnio, no, coś mi nie idzie. Także trzymajcie za mnie kciuki, ja spadam na dół i zaczynam obserwować. U mnie sprawa wygląda w ten sposób, że ja nie wiem, co ja w ogóle zrobiłem w tym customie, tak szczerze. Mamy 76 osób, a ja tak naprawdę jeszcze nie mam nic ciekawego. Wy widzicie, co mam w ekwipunku, może nie będę mówił dokładnie, ponieważ Ewela zgadnie od razu. Tak szczerze, tutaj powiedziałam, że mam nadzieję, że uda mi się w dzisiejszym odcinku wygrać, ale coś czuję już, że nie, bo raczej mamy początek sezonu i raczej wszyscy będą mieli właśnie te skiny, ale to jest może też dobrze, bo może tylko Rafał będzie miał innego, także za chwilę się o tym przekonamy. A być może wybrałem tego, co ma każdy, żeby Ewelę tutaj zmylić, no bo też to jest prawda, to są pierwsze dni sezonu i faktycznie mało kto ma jakiegoś skina, ale no, jak ktoś chciał się popisać na przykład, no to być może dokupił stopnie karnetu czy coś takiego. Ej, jeszcze wam powiem tyle, że Rafał, on raczej nie wybiera kobiety. Jak on w dzisiejszym odcinku wybrał właśnie tą babeczkę, to znaczy, że on tutaj zaczyna grać ze mną nie fair. Ja będę w dzisiejszym odcinku w takim razie patrzyła na macy, na bronię, czy ktoś nie oszukuje. Jeśli oszukuję, to wiadomo, że to nie jest Rafał. No i po stylu gry. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja co ciekawe, no muszę zdobyć najpierw broń, którą będę mógł grać. Na razie podnoszę jakieś inne rzeczy w razie czego, żeby tutaj, wiecie, ktoś nie strolował. No ale na tą chwilę jest źle. Pierwszego skina tutaj mam jakiegoś innego. Do końca nie widzę, jaki to jest, ale tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że ja... I on jest w tym karnecie. Ja nie do końca mogę się tutaj rozeznawać w tym, co jest właśnie z tego sezonu, a co już było dodawane wcześniej, bo ja nie znam wszystkich skinów, także tutaj mogę robić właśnie pod tym względem w topy. Także dajcie znać, czy ten skin jest z tego sezonu, czy z tych wcześniejszych. Jest 75 osób, trzeba będzie wbić damage jakiś, no bo wiecie, co się może wydarzyć później. W sensie, może mnie wyeliminować burza, a no ja nie mam nic. Tak naprawdę, Ewela, mogę ci podpowiedzieć tyle, że ja nie mam nic jeszcze ciekawego. Tutaj akurat obserwuję babeczkę, która ma już te dwie bronie. Ma tutaj chrom, maców nie za dużo, ale wątpię, że Rafał by taki plecak ubrał. W ogóle mi to nie pasuje do niego. Tutaj Rafał powiedział, on jeszcze nie ma niczego. I tam w ogóle widziałam pierwszego skina. To jest chyba ten drugi skin. Skin pod, w karnecie, to jest właśnie tak jakby ten drugi skin. Także niektórzy pewnie też będą mieli tego drugiego. Ci, co nic nie robią, tylko grają Fortnite'a. Tak może być. Ja znalazłem sobie fajną rzecz, która mi się przyda na trochę później. Jeżeli chodzi ci o klucz do sejfów, to już ci mogę powiedzieć, że chyba nie zdążysz, bo sejfy tutaj są już doszczętnie przegrzebane. Mój plan jest taki, że teraz muszę zdobyć w ogóle bronie, które mi są potrzebne, a jeszcze w ogóle nie miałem takiej opcji do zdobycia ich. Także Ewela, podpowiedź jest taka, że idę teraz w miejsce, gdzie znajdę chrom. Gdzie znajdziesz chrom? Ej, mamy pierwszą osobę, patrzcie się, jest na brzegu tutaj. Ma rybki. Rafał raczej zbiera takie rzeczy. Dużo maców w miarę i nie ma żadnej broni. I kilof, który lubi Rafał, więc ja muszę zapamiętać tego gracza 289 i to może być właśnie Rafał. I tak jak powiedział, ubrał tą babeczkę, żeby mnie zmylić. Okej, mój plan jest taki, że właśnie go realizuję, to co dopiero wam mówiłem. Lecimy w pewne miejsce i mam nadzieję, że w końcu uda mi się znaleźć shotgun i karabin. Jak wiecie, te rzeczy można sobie ulepszać, więc im więcej damage'ów bijemy tymi rzeczami, no to tym lepiej dla nas na później. Ej, kolejny tutaj skin, za chwilkę go zobaczycie. O, właśnie to jest ten, o którym mówiłam wcześniej. Nie ma właśnie żadnych broni jeszcze, ale nie ma maców, a Rafał raczej wydaje mi się, że miałby już jakieś macy. Chociaż tak sobie pomyślałam, że może właśnie to jest on. No nie wiem, teraz tutaj mam dylemat. U mnie sprawa wygląda właśnie w ten sposób, także jest w miarę już okej, ponieważ udało mi się coś znaleźć, ale co dalej, widzowie, słuchajcie, bo tutaj Ewela powiedziała bardzo ważną rzecz, że trzeba mieć dużo maców, więc no te macy faktycznie będę musiał sobie pozbierać. A tutaj chyba ktoś, nie wiem, miał stresowe siku albo coś i musiał się skampić.
no bo no, na razie nic nie robi i prawie nic w ogóle nie ma. Ja oczywiście tutaj muszę sobie znaleźć te rzeczy, które mi są potrzebne na trochę później, ponieważ brakuje mi jeszcze paru rzeczy tak naprawdę. Ej, tutaj jest skin, którego wcześniej jeszcze nie widziałam na mapie, ale on tutaj ma, ona w sumie, bo to jest babeczka, takiego shotguna, także Rafał by na pewno nie oszukiwał, więc to nie jest na pewno on. Okej, widzowie, jak możecie zobaczyć, ja sobie teraz... przechodzę w miarę w bezpieczną pozycję. O, w ten sposób. Ej, tutaj sobie ktoś przechodzi w bezpieczną pozycję. Tylko nie wiem, czy to jest skin z tego sezonu, bo ma bronię, ma potki małe, ma chrom i ma nawet w miarę spoko, w sensie jest dużo baców, więc... Ale to jest chyba babeczka z tamtego sezonu, więc to nie jest chyba Rafał. Ja można powiedzieć, że już jestem w połowie gotowy, brakuje mi jeszcze trochę innych rzeczy. Jakich wam nie powiem jeszcze, ale no jest w miarę dobrze. Słuchajcie, ta strefa jak dojdzie do końca, będziemy mogli walczyć. Przydałoby się mieć coś do... ucieczki w razie czego. Tutaj chyba ktoś nie miał skina z tego sezonu i sobie zabrał Bambika, ale to na pewno nie jest Rafał, bo on już ma jakieś skiny i to nawet sporo ma tych skinów, a tutaj ktoś kampi w sejfie i kto to jest? O, to jest pytanie, czy to jest Rafał? Ej, ale sejfy są spoko w tym sezonie, no nie? Patrzcie się jak kampi na kość. Co za skubaniec. Zbieramy jeszcze trochę matsów na później i w sumie wejdziemy sobie na jakąś fajną pozycję za chwilę. Musimy uważać, bo wszędzie ktoś jest. Ja dalej tutaj czekam, czy ktoś tutaj wejdzie do tego sejfu, czy się wykampi tutaj ta babeczka, czy nie? Słuchaj, że ktoś chodzi, ale nie wchodzi do sejfu. A przy którym ty jesteś w sejfie, powiedz mi? Koło tej takiej asteckiej miejscówki, koło wulkanu. Dobrze wiedzieć, Ewela, dzięki za podpowiedź. Ja na pewno muszę zebrać full matsów, to jest mus. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj nudy, w sensie nic się nie dzieje. Znaczy no, na razie i tak się nie będzie za dużo dziać, bo jeszcze nie mogą się bić. Ale to jest pierwszy skin, który się rzuca jakoś w oczy. I są takie rzeczy, które Rafał raczej lubi, więc to mi się zgadza. Jedyne, co mi się nie zgadza, to nie ma zbyt dużo matsów, ale dopiero może teraz zbiera. I ta osoba zbiera matsy w sumie. O, tu jest trop, duży trop. Ej, szczerze, to dużo osób ma dużo fajnych skinów, z tego co widzę. Ja się bałem o to, że będzie bardzo mało osób ze skinami, a tu z tego co widzę są osoby, które mają fajne skinki. I nie tylko co my myślimy, w sensie, że pierwsze, ale jeszcze te kolejne. Ale tak szczerze, u mnie na razie widać, że właśnie większa część ma tę pierwszą babeczkę. Bambiki mają, te drugie skiny chyba dwie osoby dopiero widziałam, no ale właśnie w większości właśnie te babeczki. Blond z warkoczem. Jak ta sprawa tu wygląda, widzowie? No wygląda to w miarę okej. Ja mam fajny pomysł na to wszystko, ale czy wykorzystam, zobaczymy. Tutaj patrzcie, jaką ktoś ma przewagę. Ma śnurpownicę, ale nie ma skina, więc będzie dyskwalifikacja nawet w razie W, jak udaje jej się wygrać, albo jemu. Najgorsze jest to, że w tym sezonie snajperka bija na strzała i to się może wydarzyć podczas tego odcinka. I tutaj kolejny skin, który nie z tego sezonu, no tutaj już wchodzę w strefę jakichś... O! To jest tutaj jakiś trop. Rafał, czy to ty? Mało matsów, to nie on. To będzie ja, to prawda. Nie, bo ma bandaże, a ty nigdy nie nosisz bandaże, także to na pewno nie ty. Ty będziesz ten zielony pewnie, tak mi się wydaje. Ej, ta strefa jak dojdzie, będziemy musieli się bić. Tu ktoś znowu kampi. Widzę, że dużo osób kampi, ale myślałam, że będę miała tu ciężko, ale jednak chyba nie. Ktoś ma... Patrzcie się, jaką klasę ma broni tutaj skubaniec. 21 sekund, Ewela, i możemy się bić jakby co. Właśnie tutaj byłam świadkiem, jak ktoś strzelał już do kulki, więc chyba się nie mógł doczekać, jak ta strefa dojdzie. I Rafał, ja trzymam za ciebie kciuki. Czy ty wygrałeś w ogóle kiedykolwiek custom tego typu? Tylko raz. Dobra, będziemy mogli się bić. Uwaga! W takim razie pasowałoby Rafał w końcu wygrać, także życzę ci powodzenia. Ja przypominam wam, że mam czas do top 10. Jak będzie 10 osób na mapie, to ja już wtedy muszę powiedzieć, jak myślę, którym skinem gra Rafał. U mnie to wygląda dobrze na samym początku, tylko z tego co widzę nie mam strefy i pewnie tej strefy mieć nie będę już do samego końca. Ej, w tym tornadzie chyba z 5 osób lata. Na pewno trzeba uważać na snajperki. Ja w ogóle się boję stanąć w miejscu, tak szczerze, ale no, może się uda. Strzelaj do tornada, tam u góry są 4 osoby. Do tornada, ale oj, do tornada. Ej, ja nie mogę tam patrzeć, bo Ewela pomyśli, że będzie wiedziała, którym ja jestem. Więc Ewela tutaj, sorry, ale no nie. Ja myślałam, że to jest Rafał chyba wcześniej, tak? A on ma ten gościu tu bandaże teraz. Ej, ale ja się strasznie boję stanąć w miejscu. No nie stój. A tu ktoś stoi w miejscu. To tak porządnie stoi w miejscu. Więc to nie jest Rafał. Można powiedzieć, że ja po prostu teraz ulepszam sobie karabin, Ewela, wiesz? Ja sobie ulepszam karabin, żeby mieć jakąś lepszą klasę. Jaką ci nie powiem. Okej, okay, to raczej tutaj, no tutaj akurat nie, ale większość ma zielone, więc szukam. O, tu ma ktoś niebieski. Ej, Rafał, ja nie wiem, który to ty, tak szczerze. No, nie będziesz wiedziała. Tak szczerze, dzisiaj nie masz szans. Miałam pewien trop, ale no... Został on wykreślony z mojej listy. Jestem ciekaw, gdzie będzie kolejna strefa. I mam w sumie pewien plan, gdzie sobie polecimy. W sensie, no, pójdziemy. Ej, kto? Skąd ten
gościu ma tego miśka? Rafał ma tego miśka. Czy ktoś ma jeszcze takiego miśka? Nie wiem. Nie ma karabinu tutaj, dobra. To lecimy dalej, ale skąd? To może za krzak jest. Ej, ja się bałem, że zginę, co dopiero, tak szczerze. Tutaj jest nie ta broń. Czyli tamten zielony to był inny zielony, czyli jest jeszcze jakiś zielony w takim razie. Szukamy go. Ej, ale jest dziwnie jakoś, 54 osoby, dużo ludzi zostało. Ej, tutaj też jest zielony, czyli nie tylko tamta jedna osoba miała tego zielonego skina, tylko kilka osób go ma, więc ten pierwszy to może rzeczywiście był Rafał. Ktoś chce przez ścianę przejść, ale mu nie wychodzi. Okej, u mnie sprawa wygląda na razie dobrze, ale no to jak mówię, boję się w ogóle wychylić. Bo te snajperki, wiecie, są złe. Ej, tutaj naprawdę dużo osób bardzo kampi i gra tak ostrożnie. No bo to jest o 50 złotych PSC, to oni się będą pocić, Ewela. Aha, dobra, to tak mi mówię, nie wiedziałam o tym. Ej, zobaczcie, z jakiego skina tutaj mamy. I teraz tak szczerze nie wiem, czy ten skin... Nie, apteczki, dobra, to już go od razu wykreślamy, bo Rafał nie nosi apteczek. Ja bym chciał ulepszyć tego shotguna, ale no... 12 HP tutaj jakiejś babeczce zostało, także ledwo się udało. Ten skin jest fajny, ale przed chwilą po tym, jak się buduje, widziałam, jak się buduje, to stwierdzam, że to nie jest Rafał. Jak to jest Rafał? Nie. Za wolne ruchy ma moim zdaniem. Chyba, że Rafał ma jakieś dzisiaj spowolnione ruchy. Halo, proszę mnie tu nie obrażać. Duże potki. Rafał nie nosi dużych potek. No, widzowie, źle to wszystko wygląda, tak szczerze. Duże potki. Ktoś ma duże potki? Dobra, to jest to czas właśnie na różne rzeczy. Daszek. Rafał też, on daje czasami daszki. Często daje daszki. Ma kałacha ulepszonego, ale nie ma shotguna, a mówił, że chciałby ulepszyć. Ma potki zawsze nosi, to też nosi. A, to jest Bambik. Ja myślę, co to za skina, to jest Bambol. Chyba, że mnie nie wczytało skina. I dlatego. A to jest Rafał. I w sumie ten custom będzie fajny, bo tą kulką jak się będzie przechodzić, to będzie super. Tylko tak szczerze to mała amunicji tu jest. Ej, nie mam pomysłu, totalnie nie mam pomysłu. Czy to jest ten pierwszy, co go... Nie ma shotguna. Rafał ma shotguna. Jesteśmy znowu w tym gościu, więc przeszliśmy przez wszystkich. Szukamy tego pierwszego zielonego. O, tego nie widziałam jeszcze. Co to było? To były dymy, tak szczerze. Przecież to są takie lagi, że tu po prostu nie wiadomo, co się dzieje. Mówisz, że były dymy, a obserwuje cię ktoś? No, cały czas mnie ktoś obserwuje. Bo wiesz, widzowie wiedzą, kim ja jestem. Nie wiem, jak to się dzieje, ale wiedzą. Czy to jest nowy skin? Ej, nie wiem. Ale tylko jeden taki skin chyba jest na mapie. Czy on jest nowy, czy nie? Sprawdźmy, co on tu ma. Wszystko, co Rafał... Patrzcie się, ile ma matsu. Dobra, to jest na razie mój faworyt. 33 osoby, także jeszcze 23 osoby i ja muszę powiedzieć, który to Rafał. Idziemy zobaczyć na tego zielonego. Poszukamy go. O, tu jest ten zielony. Ten zielony ma nie ma matsu, więc może go wykreślmy z mojej listy. Rafał tam chyba się ostro ciupie, bo on się tak coś nie odzywa nagle. Powiem ci, że tu przecież takie dymy są gdzie nie gdzie, że to jest niesamowite. Tyle jest w ogóle wiecie, tyle jest tych dźwięków, że nie wiadomo, czy to do mnie, czy gdzie to? Patrz, jaka strefa, a 30 osób! No, strefa jest bardzo ciekawa, tak szczerze. Bardzo, bardzo ciekawa. Ale ja tutaj mam rzemeczkę, muszę uważać na niego. No, powiem ci, Rafał, że ten... Dziwna sprawa, tak ci powiem. Dlaczego? No, bo nie wiem, który to ty. No i czy nie dowiesz, ja ci nie powiem przecież. Mówisz? Dobra, a skoro widzowie wygrywają 50 zł PSC, jak wygrają gierkę, to co ja wygrywam? Ty nic. Rafał chyba się skupia, bo on tam chyba z kimś walczy, tak mi się wydaje. Ja walczę z tym, żeby przejść fajnie sobie do strefy, ale nie mogę. Jeszcze mnie nie ma w strefie, dobra. Ej, ale naprawdę jak jest o 50 zł, widzowie, jakbyście chcieli pograć, w opisie czytajcie, co robić. No to ludzie zaczynają, no mocno grać, tak szczerze, bardzo mocno, jest 26 osób. Dobra, ja tutaj skupiam się na mojej osobie. Ja nie mogę zdradzić, mam pewną tajemnicę, Rafał. Jaką masz tajemnicę? No nie mogę zdradzić widzom tutaj mojej tajemnicy, ale 15 osób ja muszę obstawić. Jak się nic nie zmieni, to ja obstawiam właśnie tą osobę. Ej, tu jest tyle tych kulek. Za dużo kulek, widzowie, za dużo kulek. Jaka mała strefa w ogóle, 22 osoby, a taka mała strefa. To mnie. Boogie Bomba raczej nie. To nie ten skin. Tu jest Bambik. Tu padły obydwie naraz. Ej, strefa idzie. Ten gościu, beczka taka. No też fajnie to wygląda, mógłby to być Rafał. Ale ja daję na tamtego mojego faworyta, ja wracam do niego, gdzie on jest. Na jakiego faworyta? Masz tam kogoś? Czekaj, nie wiem, czy on nie zginął. Ej, teraz dobra. Są wszyscy kulkami i ja nie wiem, jak oni wyglądają. Jezus, co tu się dzieje? Dobra, ja już tu zostaje dwie osoby. Boże święty, co się tu dzieje, ludzie? No, obstawiam, że to jest ten skin 10 osób. Co się tu dzieje?
No nie, co to ma być za skam? Wygrałam, to jesteś ty, to byłeś ty ten z królikiem na plecach i się zmieniałeś, oszuście. Bestia wygrywa i jeśli wy chcecie zagrać, czytajcie opis.